Kąt alfa jest ostry i spełniona jest równość sinus alfa równa się 2 pierwiastki z 6 przez 7. Stąd wynika, że i musimy wyliczyć cosinusa. Jeżeli mamy wartość sinusa, a chcemy wyliczyć cosinusa, najłatwiej jest to zrobić z jedynki trygonometrycznej. Przypominam wzór sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa równa się 1. Znajdziesz go oczywiście w tablicach maturalnych na stronie 5. No i teraz zobacz, wystarczy pod sinusa alfa podstawić sobie dwa pierwiastki z 6 przez 7 i wyliczyć kosinusa, czyli mamy dwa pierwiastki z 6 przez 7, podnosimy to do kwadratu, dodać kosinus kwadrat alfa równa się 1 i musimy wyliczyć kosinusa. Jeżeli podniesiemy do kwadratu dwa pierwiastki z 6 przez 7, to otrzymamy.

Dziewiąte. Czyli wychodzi nam, że cosinus kwadrat alfa równa się 1 cała minus 24,49. I teraz, żeby to odjąć, możemy 1 całą zamienić na 49,49. 49. I teraz bez problemu to od siebie odejmiemy 4949 49 minus 24,49 daje nam 25,49. Nakładamy pierwiastek na obie strony równania, bo nie chcemy mieć kosinusa kwadrat alfa, tylko chcemy mieć zwykłego kosinusa, czyli cosinus alfa równa się 5. Siódmych. Nie rozważamy kosinusa z wartością ujemną, ponieważ mamy w zdaniu napisane, że kąt alfa jest ostry. Pamiętaj, jeżeli kąt alfa jest ostry, to wszystkie funkcje trygonometryczne mają wartości dodatnie, więc nawet nie ma sensu rozważać kosinusa o wartości ujemnej. Czyli naszą odpowiedzią będzie odpowiedź B, kosinus alfa równa się 5 siódmych. Jeśli szukasz sposobu, jak dobrze przygotować się do matury z matematyki, zobacz mój najnowszy kurs maturalny online z gwarancją zdania matury po przerobieniu kursu. Wersja demo kursu jest całkowicie bezpłatna, więc przetestuj ją i zobacz, czy kurs pomoże Ci lepiej napisać maturę. Skorzystaj również z innych bezpłatnych materiałów wideo na moim kanale, które nagrałam specjalnie dla maturzystów, np. film o 10 błędach, jakie najczęściej popełniają maturzyści oraz na Przykład o tym, jak korzystać z tapic maturalnych, które masz na maturze. To są rzeczy, które absolutnie musisz wiedzieć. Powodzenia w przygotowaniach do matury!